To jest miejsce, gdzie niemiecka ludność wyprzedawała pierwsze takie miejsce, można powiedzieć, rynek, gdzie niemiecka ludność, która pozbawiona była po zdobyciu Gdańska przez wojska sowieckie i ta ludność miejscowa pozbawiona była racji żywnościowych, kartek, to miejsce właśnie służyło temu, żeby sprzedać porcelanę, meble, rower, radio. To jest oczywiście dzisiejszy targ drzewny. No tak. W tym miejscu, gdzie stał w latach od 1904 ten pomnik poświęcony walkom zjednoczeniowym Niemiec z lat 60., 70. i XIX wieku. Tam dzisiaj stoi sowiecki. Tak? To tylko pro forma dodam. I to powiem tak, to zdjęcie jest ciekawą klamrą, bo pokazuje, no, co te rządy NSDAP i popieranie ich, to też nie zapominajmy, bo ta władza była umocowana, co by nie mówić, tak, wśród Gdańszczan, no do czego doprowadziły, tak, przynajmniej dla tych ludzi, dla mieszkańców Gdańska do 1945 roku. I to postanowiliśmy zastosować jako pewną klamrę i jednocześnie ostatnie zdjęcie.